Jest to już moja trzecia edycja na tym obozie. Dwie poprzednie odbywały się w Polsce, w Niwkach oraz w Łambinowicach. Natomiast w tym roku spotykaliśmy się również na Ukrainie, w Iwano-Frankiwsku. Tam odbywały się prace na cmentarzu w Czarnym Lesie. Było także Święto Pamięci. Oprócz tego zwiedzaliśmy również miasto, a także mieliśmy wizytę we Lwowie. Dla mnie takie spotkania są ważne ze względu na historyczny aspekt, ponieważ interesuję się historią, lubię zgłębiać wiedzę na historyczne tematy i dzięki takim spotkaniom można nauczyć się także, jak wyglądała ta historia w praktyce, dotknąć jej w realnym życiu, a nie tylko poprzez czytanie książek czy wiedzę teoretyczną. Ich denke, das ist nicht da. Kompletnej deutschen Bevölkerung bekannt, dass Łambinowice nie są znane wśród niemieckiej społeczności, ze względu na to, że jednak większość osób zginęła na wschodzie kraju. Und wie die im Geschichtsunterricht damit umgegangen wird, bzw. wie behandelt das behandelt wurde. Ich denke, es ist wichtig auch zu wissen, dass przyjechałem tutaj ze względu, że są tutaj groby nie tylko żołnierzy, ale również cywilów. To jest ważne dla mnie miejsce. Istotne są również wspólne spotkania z młodzieżą z Polski i Ukrainy. Tutaj w tym miejscu tak jednoczymy się siłami z uczestnikami z Niemiec, z Polski, z Ukrainy. Przy grobach porządkujemy cmentarze. Mieliśmy spotkanie na Ukrainie, w Czarnym Lesie. Teraz tutaj spotkaliśmy się w Łambinowicach, na obozie. I staramy się jakby kiedyś, jak nasze narody wrogowali między sobą, a teraz po prostu każdy z nas, każdy z uczestników wspólnie przy grobach porządkujemy te groby i po prostu, jak powiedział jeden z naszych kierowników, że wojna po prostu to była bardzo duża głupota, zamieszanie i teraz tutaj jednoczymy się razem po prostu, żeby w przyszłości tego się po prostu nie powtórzyło. Pochylenie się w sposób dosłowny nad historią ma wyjątkowy wymiar dzisiaj w Łambinowicach, w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych. Młodzież z trzech państw, z Polski, z Niemiec i z Ukrainy właśnie pochyla się nad grobami jeńców wojennych, pielęgnując je, troszcząc się o nie od 22 lat. Wyjątkowy wymiar czasowy. 22 lata wspólnej pracy młodzieży, wspólnej pracy nad historią. W ciągu ostatnich kilku lat dołączyła młodzież z Ukrainy. Chciałbym, abyśmy jako dorośli brali przykład z tych młodych ludzi, którzy w historii swoich państw widzą to, co nas łączy, czyli pamięć, troska o los naszych przodków, o pielęgnację tych miejsc, które jeszcze pokazują nam, że gdzieś było zło, coś się złego wydarzyło, że trzeba się tu spotykać, aby przypominać wszystkim decydentom tego świata, że wojna to coś złego. Bierzmy przykład z młodych ludzi, którzy spotykają się na takim tygodniowym obozie młodzieży z Nadrenii Palatynatu, z Iwano-Frankiwska i z Opolszczyzny i pokazują nam, dorosłym, dobre przykłady historii tego, co nas łączy w takim życiu codziennym, kiedy często elementy historii są powodem do kłótni i do waśni.